Witam serdecznie, Michał Malicki, AgroSimex. Jest początek maja, więc najwyższy czas, by przypomnieć sobie o roli, moim zdaniem, najważniejszego pierwiastka, jakim jest wapń, w budowaniu jakości wszelkich owoców, ale także w budowaniu zdrowotności rośliny. W ostatnich czasach wiele mówi się o tym, że nasze owoce powinny być jak najlepszej jakości, tak żeby i w sadzie się dobrze zachowywały, ale również w trakcie obrotu handlowego, żeby zachowały jak najdłużej świeżość. Coraz więcej pojawia się nowych, ciekawych produktów, nowych rozwiązań stymulujących tą jakość, stymulujących rozwój roślin, ale nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę tym pierwiastkiem, tym źródłem całego szczęścia, całego zdrowia rośliny jest wapń. Nam kojarzy się on głównie z tym, że na jabłkach będziemy zapobiegali powstawaniu gorzkiej plamistości podskórnej i kojarzy nam się z tymi zabiegami ostatnimi tuż przed zbiorami, tak żeby tego wapnia najwięcej pompować tuż przed schowaniem jabłek do chłodni. Ale inne owoce też potrzebują tego wapnia, a każdy z nich potrzebuje już od samego początku, ale potrzebuje tego wapnia również cała roślina. Wapń to przede wszystkim sztywne ściany komórkowe, które są zdrowe, jędrne, sztywne, mniej podatne na patogeny, mniej podatne na uszkodzenia, ale również odpowiednia ilość wapnia w komórkach zapewnia odpowiednie przekazywanie sygnałów między komórkami, zapewnia odpowiednią przepuszczalność błon komórkowych, pozwalając na przepływ składników mineralnych, asymilatów, ale także wapń pełni funkcję ochronną przeciwko reaktywnym formom tlenu. Również będzie nam tutaj wpisywał się w ten program ochrony przed negatywnymi wpływami środowiska, czy to zalaniem gleby, dzięki odpowiedniemu wysyceniu korzeni wapniem mamy lepsze ich napowietrzenie, czy też w warunkach takiego ostrego nasłonecznienia letniego, te liście i owoce dobrze nasycone wapniem będą lepiej sprawowały się przy takim ostrym słońcu. Lepsze będzie ich gospodarka wodna i lepsze będzie również oddychanie. Ale wracając już do samego wapnia, chciałbym Państwa przekonać do tego, jak ważny on jest i jak ważne jest stosowanie nawożenia, dokarmiania wapniem już od samego początku. Tak jak stoimy w tym momencie w sadzie, widzimy dużo świeżych liści i to jest najlepszy moment na to, żeby zastosować przyswajalny wapń doglebowo, bo w tym momencie siła sąca korzeni jest największa. Mamy problem z tym, że jest dość sucho. Gleba w większości sadów jest sucha. Praktycznie każdej wiosny mamy takie okresy, kiedy tej wody w glebie jest niedostatek. Uruchamiamy nawodnienie i już w tym momencie możemy wprowadzać nawozy wapniowe, takie, które mają formy przyswajalne. Oczywiście wykonujemy co jakiś czas nawożenie doglebowe nawozami typowo wapniowymi, kredą czy dolomitem, ale żeby wapń z tych nawozów przeszedł w formy przyswajalne, potrzeba nam wiele czasu, działalności mikroorganizmów glebowych, działalności kwasów organicznych, żeby ten wapń został przyswojony, mógł być przyswajalny, a dodatkowo często jesienią i zimą wysokie sumy opadów powodują, że tego wapnia w glebie nam ubywa, jest po prostu wypłukiwany. W tym momencie możemy wraz z fertygacją podać nawozy, które są dobrze przyswajalne, możemy podać saletrę wapniową, ale ja bym sugerował podanie tiosiarczanu wapnia ASX-CATS właśnie z fertygacją. Najlepiej by było to robić jeszcze przed kwitnieniem, ale w sadach jesteśmy już po kwitnieniu, więc zacznijmy chociaż to stosować po kwitnieniu. 15 do 20 litrów na hektar w tym momencie, powtórka za 2-3 tygodnie i może jeszcze jeden zabieg gdzieś w lato. Taka fertygacja pozwoli nam dostarczyć wapń przyswajalny wprost do korzeni, wtedy kiedy one najbardziej go potrzebują. Dodatkowo w tym CATS-ie wapń występuje w formie tiosiarczanu wapnia. Tiosiarczany zostają nam w glebie, pobudzają pobieranie innych składników pokarmowych, potasu i magnezu, a także regulują gospodarkę azotem. Samo nawożenie doglebowe jednak nie wystarcza. Mamy silny przyrost tkanki liściowej, w tym momencie rosną nam młode, jednoroczne pędy. One będą konkurowały z młodymi zawiązkami o wapń. Powinniśmy już wcześniej rozpoczynać nawożenie wapniem. Optimum byłoby, gdybyśmy zaczęli to w czasie kwitnienia. W gatunkach jagodowych, czy to mowa o malinie, czy borówce, truskawce, możemy jeszcze to czynić jak najbardziej. W trakcie kwitnienia możemy stosować nawozy wapniowe, a nawozy wapniowe bezpieczne. W tym momencie w kwitnieniu polecamy nawozy delikatne, na przykład metalosatę kalcjum z aminokwasami roślinnymi,
dzięki któremu na pewno nie poparzymy kwiatów, a dostarczymy wapń bezpieczny i bezpośrednio w momencie, kiedy owoce się tworzą. Tu tak, na przykładzie truskawki mamy kwitnienie, to kwitnienie trwa 2-3 tygodnie. W momencie, kiedy jedne kwiaty kwitną, inne już przekwitają, tam mamy już praktycznie zalążek tworzącego się owocu i musimy go nasycić tym wapniem tak, żeby był jak najlepszej jakości później. W borówce tak samo, to kwitnienie też trwa bardzo długo i chociaż borówka dla wielu osób nie kojarzy się z wapniem, ten wapń też jest bardzo potrzebny w tej uprawie. Ale wracając do jabłoni, jest to uprawa, która ma bardzo długi okres od kwitnienia do zbiorów i tych zabiegów nawozami wapniowymi wykonujemy wiele. Należy je wykonywać możliwie wcześniej. Te późniejsze będą wpływały tylko na choroby fizjologiczne, właśnie na gorzką plamistość podskórną, a my chcemy budować tą jakość owocu już od samego początku. Okres tych 6-8 tygodni po kwitnieniu to czas, kiedy w tych młodych, tworzących się zawiązkach, w tych młodych jabłkach, gruszkach, również w wiśniach, czereśniach, które powoli będą nam dojrzewały, zachodzi najwięcej podziałów komórkowych. I to w tym momencie potrzebujemy, żeby te komórki dostały nawożenie, dokarmianie wapniem, tak żeby były jak najzdrowsze, potem żeby były jak najjędniejsze. Co my polecamy? Od samego początku, od momentu kwitnienia, tak jak mówiłem przy truskawce, nawozy wapniowe jak metalosate kalcjum, jako te bezpieczne. W czasie wzrostu zawiązków możemy stosować już coś bardziej skondensowanego. Na początku rosatop kalcjum, czyli nawóz zawierający w sobie i wapń, i mikroelementy. Później kolejno, w momencie kiedy te owoce są już coraz większe, potrzebują tego wapnia najwięcej, my polecamy nawóz Folanx, czyli wapń w formie mrówczanu wapnia. Bardzo łatwo wchłanialny, bardzo łatwo przyswajalny, a co ważne, nawóz o niskim pH. Wszystkie te trzy produkty, o których powiedziałem, są to nawozy, które dostarczają wapń, ale są w pełni mieszalne z fungicydami. Dzięki temu, że są to nawozy troszeczkę wyższej technologii niż po prostu saletra wapniowa czy chlorek wapnia, możemy bez trudu stosować je w mieszaninach fungicydowych i to pobieranie jest lepsze, szybsze, a nie mamy problemu z tym, że zahamuje skuteczność działania fungicydów. Unikatem tutaj w formie tych nawozów jest jeszcze metalosate kalcjum, o którym chciałbym chwileczkę powiedzieć. Klasycznie nawozy wapniowe, wapń w roślinie transportowany jest wraz z wodą do miejsc, w których jest największe parowanie. Czyli z korzeni idzie nam do liścia, bo tutaj to parowanie jest największe, a podawany w formie dolistnej zostaje w miejscu naniesienia, czyli idealnym by było, gdybyśmy całe zawiązki pokrywali wapniem. Metalosate kalcjum ma tą unikatową formę, że wapń skompleksowany jest aminokwasami i może ominąć tą naturalną drogę. Traktowany jest on jak asymilat i jeżeli zostanie podany na liść, na te liście rozetowe w oku tworzących się zawiązków, może być transportowany wraz z asymilatami do owocu, do zawiązku, co nie jest możliwe przy użyciu innych klasycznych nawozów. Reasumując, to nawożenie wapniem powinniśmy rozpoczynać bardzo wcześnie, począwszy od nawożenia doglebowego, ale kontynuować systematycznie jako program. Musi być to cały program dokarmiania wapniem, począwszy właśnie od fertygacji, przez nawożenie dolistne, na początku nawozami łatwiej wchłanialnymi, jak metalosate kalcjum, później przechodząc na nawozy z większą zawartością wapnia, tak żeby aż do samych zbiorów tego wapnia wtłoczyć do owoców jak najwięcej. Chociaż mamy te nawozy dobre, żaden nie jest, pamiętajmy, żaden nigdy nie będzie w 100% przyswajalny i ta ciągłość zabiegów jest niezmiernie ważna.